Weroniki chyba przedstawiać nie trzeba, wokalistka zespołu H2O, choć solowa kariera także jest tutaj absolutnie, o czym za chwilę będziemy mówić, ale najpierw powiemy o Opolu, dlatego że będziemy mogli Cię zobaczyć w koncercie związanym z Kabaretem Starszych Panów i zastanawiam się, czy zmierzenie się z piosenką, którą kiedyś śpiewała Barbara Rylska, to jest takie wyzwanie dla artysty z tej górnej półki właśnie? No to jest dla mnie bardzo duże wyzwanie, ponieważ no wybitnie aktorsko trzeba ten utwór wykonać. Ja się na co dzień nie zajmuję taką piosenką. Więc... Bo powiedzmy, że to utwór Portugalczyk Oskulati. Portugalczyk Oskulati, dokładnie. Więc tutaj muszę aktorskie swoje jakieś atuty pokazać. Mam nadzieję, że będę miała co pokazywać. Jesteś już po pierwszej próbie, z tego co wiem, tak, muzycznej. Tak, mieliśmy próbę z orkiestrą. No właśnie. I fantastyczne wrażenia są moje, więc cieszę się, że biorę udział w tym przedsięwzięciu. Nie mogę się doczekać 12 września. Czy to jest tak, że, bo mówiłaś o tych aktorskich umiejętnościach, które możesz uruchomić, ale także, o ile ja dobrze pamiętam tę piosenkę, Barbara Rylska w bardzo szczególny sposób ją także wokalnie śpiewa, bo ona jest dosyć wysoko mimo wszystko śpiewana. Znaczy tu chodzi o to, o czym opowiada ta piosenka. No właśnie. W tekst, kochani, musicie się koniecznie wsłuchać w czasie występu. Jest bardzo pięknie, zgrabnie napisany. Jestem w tym tekście niewinna, wykorzystana przez pewnego Portugalczyka, który mi nie zapłacił za pewną usługę. No więc proszę, interesująca sprawa. Proszę się wsłuchać w tekst podczas 12 września, bo właśnie wtedy na opolskiej scenie, bo chciałam powiedzieć w opolskim amfiteatrze, ale to nie do końca prawda, dokładnie, będzie można tę piosenkę usłyszeć. Ja wspomniałam o tej solowej karierze, dlatego że jesteś Kaszubką. Jo. I właśnie po kaszubsku między innymi, choć nie do końca po kaszubsku, ale także po kaszubsku, tak, na tej płycie. Ukłonem w stronę mojej kochanej ziemi kaszubskiej. Płyta nazywa się Na Wiedno, co znaczy w tłumaczeniu na język polski na zawsze. Głównie właśnie w języku kaszubskim śpiewam, bo to jest język, w którym się wychowałam, jakby rodzice zawsze w domu po kaszubsku. Ale ty mówisz tak po kaszubsku normalnie. Po kaszubsku. No właśnie, co ja mam teraz powiedzieć? Mogę powiedzieć jo. Zawsze pasuje. Jedyne, co mi przychodzi do głowy. Weroniko, w takim razie my bardzo gorąco czekamy na to, co się wydarzy 12 września, ale poproszę Cię jeszcze, żebyś próbkę tych swoich umiejętności, choć nie z Portugalczykiem, a z piosenką, którą mieli Państwo okazję zobaczyć podczas premier w 2006 roku w Opolu, czyli z piosenką Cud, zaszczyciła nas. Dokładnie. W 2005, przepraszam, żebyś nas zaszczyciła jeszcze tu w kawie czy herbacie. Z ogromną przyjemnością. Zapraszam. Dziękuję bardzo.